chciałbyś wrócić do wioski Orlowoli. O tak. Kłamam chcieć tego bardziej niż wszystkiego innego. Na plaży, zaraz koło wioski, spotkałam pewnego Orlowola. Wyglądało na to, że bardzo cierpiał, ale nie wiedziałam, jak mu pomóc. Może gdybyś poszedł ze mną, to mógłbyś mu pomóc, a przy okazji zyskałbyś sobie wdzięczność Orlowoli. Tak. Tam może Kłamat będzie mógł pomóc. Nawet jak Orlowole nie będą go chciały z powrotem. To ten, Orlowol? Możesz mu pomóc? Tak, Kłamat może pomóc. Biedny Orlowol. On błaga o pomoc. Kłamat widzi, co jest nie tak. Ten Orlowol nie zrzucił swojej skorupy, kiedy powinien. I teraz on nie mógł się z niej wydostać. Dlaczego inne Orlowole mu nie pomogły? I szybce. Nie być dobre do takiej roboty. One być bezradne. Ale Kłamat pomoże. Kłamat jest zręczny. Kłamat jest szczęśliwy. Kłamat przyjmuje twoje podziękowania. Dziękuję. Dzięki tobie Kłamat jest bardzo szczęśliwy. Kłamat przyjmuje twoje zaproszenie i jest wdzięczny ludowi Orlowoli. Bardzo dziękuję. Co? Co powiedziałeś? Za co mu dziękujesz? Orlowol zaprosił Kłamana, żeby poszedł na urwisko nad wioską. Jak będzie chciał znowu łowić ryby. Kłamat jest teraz bardzo, bardzo szczęśliwy. Rozumiesz, co on mówi? Język Orlowoli łatwo zrozumieć. To tylko trzy słowa. Klik, klak i glop. Tak się cieszę, Kłamanie. Idź, nie będę cię zatrzymywała. O, co dalej? Kurde, ciekawa historia. A. Halo. Ja poszedłem.